Cześć kochani, z tej strony Klaudia i dzisiaj przychodzę do Was z takim ciekawym filmikiem, który jak po temacie widzicie, po miniaturce i po nazwie, chcę sobie troszeczkę z Wami porozmawiać o mentalnym związku. I może nie do końca rozumiesz, o co mi chodzi, może nigdy nie spotkałaś się z tym sformułowaniem. Powiem Wam, że trochę ja sobie tak to nazwałam w ten sposób, bo myślę, że to jest dużo prostsze do zrozumienia. Chodzi mi o to, że masz kogoś bliskiego, kto jest twoim przyjacielem czy przyjaciółką, to już od ciebie zależy. I jakby jesteście oboje singlami, przyjaźnicie się ze sobą i nagle sobie uświadamiasz, że tak kurczę, w sumie no nie mogę nikogo sobie znaleźć, szukam już kogoś od jakiegoś czasu, nie mogę nikogo znaleźć, ale w sumie nie jest mi aż tak źle, bo w sumie mam ją czy jego. Trochę opowiem Wam na swoim przykładzie takiego mentalnego życia w mentalnym związku, bo powiem Wam szczerze, chyba zaliczyłam to dwa razy, takie bycie z kimś w związku mentalnym. Czyli my nie jesteśmy w związku, my się po prostu przyjaźnimy, ale w zasadzie właśnie o tym mówię. Opowiem Wam dokładnie. Ale od początku, ja sobie pozwolę, że zmienię imiona, żeby nie było po prostu, żeby te osoby niekoniecznie oglądając ten filmik wiedziały, że to o nich, bo to było z mojej strony, niekoniecznie z ich. Nie wiem, czy było z ich strony, wolę nie wiedzieć, szczerze mówiąc, bo lepiej mi bez tej wiedzy. Więc nazwijmy na przykład tą osobę, tego chłopaka, Filip, dajmy mu tak na imię. Wiecie, ja się przyjaźniłam z Filipem, oboje byliśmy singlami i powiem Wam szczerze, że to była taka fajna przyjaźń, my się naprawdę kumplowaliśmy, ja do niego nie czułam niczego takiego, wiecie, romantycznego, ani on raczej do mnie, więc my gdzieś tam funkcjonowaliśmy na takiej zasadzie, że po prostu często się widywaliśmy, dobrze się dogadywaliśmy, byliśmy na takiej płaszczyźnie bardzo, jak to się mówi, platonicznej, wiecie, tam nie było żadnego pociągu seksualnego, ani niczego takiego. I wiecie, ja miałam takie przejścia wtedy, że było dużo chłopaków, które przechodziło przez moje życie, ale ja jakoś nie potrafiłam się zakotwiczyć, rozumiecie? Ja nie potrafiłam na 100% wejść w to. I za każdym razem, kiedy na przykład, nie wiem, potrzebowałam się komuś wygadać, potrzebowałam takiej, wiecie, nie tyle rady przyjaciółki, to nie o to chodzi, ale potrzebowałam takiego spotkania, gdzie ktoś mnie pocieszy, wysłucha, ktoś, kto mnie wesprze, nawet mnie przytuli w pewien sposób. No to ja dzwoniłam do niego. I wiecie, i często się spotykaliśmy, często właśnie w ten sposób, wiecie, to się zdarzało, że w nocy jakieś długie spacery, długie rozmowy, bardzo dużo tych rozmów, prawie codziennie jakieś rozmowy, właśnie spacery, kolacje, lody i wiecie, to były randki, my się śmialiśmy, że chodzimy na przyjacielskie randki, nie? I wiecie, i tak sobie myślę, tak kurczę, jakby ja żyję z nim w mentalnym związku, pomimo, że to nie jest chłopak, z którym ja chciałabym być, ale on jest dla mnie takim zapasem, takim chłopakiem, który jak nie ma żadnego wokół, to wiem, że do niego się odezwę i pójdziemy na naszą przyjacielską randkę i będziemy gdzieś tam funkcjonować i będę miała do kogoś się odezwać, będę miała o kim pomyśleć wieczorem, może niekoniecznie w romantyczny sposób, ale i tak będę miała to imię, do którego będę mogła zasnąć. A my kobiety trochę tak mamy. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, czy uświadomiłyście sobie, ale my kobiety musimy zasypiać do danego imienia. Jeżeli nie masz chłopaka, nie masz nikogo, to zawsze jest ten chłopak, który ci się podoba, na którego masz crusha, z którym flirtujesz, który jest na przykład wymyślonym bohaterem, ale o nim marzysz jako swoim, żeby był tym jedynym. Rozumiecie? Zawsze jest jakieś imię. I ja to imię zawsze miałam, więc trochę nie szukałam, bo było, ale jednocześnie chciałam jednak tej romantycznej relacji i wiecie, takie to było błędne koło, w którym my funkcjonowaliśmy, powiem wam, że przez rok i ja sobie to uświadomiłam, no mówię takie, hola, hola, dziecko, co ty w ogóle robisz? Jak ty to funkcjonujesz? Tak nie można, tak po prostu nie trzeba. Tak nie da się, bo ty jednocześnie nikogo nie znajdziesz, a z nim przecież nie będziesz, więc zdecyduj się, bo to tak nie może wyglądać. I rozumiecie, musiałam w pewnym momencie po prostu sobie troszeczkę to się zdystansować, trochę ukrócić, bo tu chodziło o mnie, nie o niego, tu jakby on nic złego nie zrobił. Ale nadszedł to taki czas, kiedy ja musiałam sobie stanąć i mówić nie. Ja muszę się nauczyć funkcjonować też sama, bez niego, bez tego właśnie takiego wsparcia mężczyzny, który jest, ale który jednocześnie, którego nie ma.
rozumiecie? I to jest bardzo skomplikowane. Ja ten proces, jak przechodziłam, takie leczenie, to było strasznie trudne. I może też jesteś w takiej sytuacji, gdzie masz przyjaciela, do którego możesz się przytulić, który ci pożyczy swoją bluzę, który pójdzie z tobą na randkę taką przyjacielską, jeżeli będziesz potrzebowała, który przyjedzie do ciebie, który z tobą porozmawia, do którego zawsze możesz zadzwonić, któremu zawsze możesz się zwierzyć. I słuchaj, te wszystkie rzeczy, to, co ja teraz wymieniłam, powinien robić twój chłopak. Jeżeli go nie masz i masz takiego przyjaciela, to się zastanów, do czego to prowadzi, bo to prowadzi tak naprawdę do niczego, rozumiesz? Bo nie prowadzi to do żadnej romantycznej relacji, chyba że chcesz być w takim układzie, to jest okej. Ale mi chodzi bardziej o świadomość tego, żeby być świadomym, że istnieje coś takiego w naszych głowach, że my kobiety potrafimy się przystosować nawet po prostu i wejść w mentalny związek, słuchajcie, w naszej głowie, wejść w związek podświadomie z kimś, z kim nie wiążemy romantycznej przyszłości. A później się dziwić, skąd nam się bierze, że nasz żaden związek nie przetrwał. Albo że one się kończą, zanim się zaczną, rozumiecie? I to jest bardzo skomplikowane. I powiem wam, że drugim chłopakiem w moim życiu, nie wiem, nazwijmy go Daniel, dajmy mu tak na imię, z Danielem ja byłam w związku, my byliśmy w związku, słuchajcie, przez pół roku, jakoś tak, niecałe, i się rozstaliśmy, ale rozstaliśmy się w takich dość, wiecie, przyjacielskich warunkach i później się przyjaźniliśmy i słuchajcie, mieliśmy taką, to już jest creepy sytuacja, to jest naprawdę już patologia w moim życiu, że tak powiem, bo umówiliśmy się na spotkanie, słuchajcie, że mówimy, o dobra, to się spotkajmy, wyjdziemy na jakąś kawkę, czekoladę wypijemy na gorąco, czy coś takiego, i wiecie, umówiliśmy się, dobra, to się umówmy we wtorek, nie, słuchajcie, luty we wtorek. No i słuchajcie, idziemy, spacerujemy sobie Katowicami wieczorem, już jest właśnie, nie było, to był dość ciepły miesiąc. No i słuchajcie, ja taka zdziwiona, mówię, tak kurczę, dużo tych serc przecież jest. I tak, wiecie, ocknęłam się tak, przecież dzisiaj jest 14 lutego. Tak, słuchajcie, nieświadomie spędziłam z tym chłopakiem walentynki. Jak ja to zobaczyłam, to mówię tak, XD, no nie wierzę po prostu. I wiecie, nagle bum, nie? Halo, to jest twój były chłopak, z którym się dzisiaj miałaś tylko kumplować, mieć dobre relacje, a nie przyjaźnić się, nie spotykać po nocach, nie spacerować po nocach i nie rozmawiać tak, jakbyście byli w związku, bo nie jesteście w tym związku. Więc z tym chłopakiem, szczególnie, że z jego strony też takie rzeczy się działy, więc ja, wiecie, postawiłam trochę kawę na ławę, mówię, albo wóz, albo przewóz, albo my się schodzimy i faktycznie próbujemy coś pić razem, albo nie. I wiecie, i on stwierdził, że nie chce tego. Ja też byłam bardziej w stronę, że nie chcę, ale mówię, dam mu zdecydować, bo może jednak tak. I wiecie, i po prostu byłam taka, no i super, nara, super, nadal cię lubię, ale już się tak nie będziemy spotykać, bo ja po prostu nie widzę świata poza tobą, a romantyczny świat odrzuciłam daleko, daleko, bo po prostu jesteś moim dobrym kumplem i ja nie potrzebuję chłopaka. A wiecie, to nie jest najlepsze. W sensie ja nie mówię, że naszym życiowym celem jest, wiecie, gdzieś tam dążenie do tego, żeby mieć kogoś, żeby być z kimś w romantycznej relacji. Nie, nie o to chodzi. Bo ja po tych dwóch przyjaźniach, słuchajcie, przez 2 lata byłam jakby super singielką, która była zadowolona z życia, która była szczęśliwa, która była po prostu dumna z tego, że jest sama. Ja nie szukałam nikogo wtedy. Mi było samej dobrze. Bo byłam sama, nie samotna. I wiecie, o tym też chcę nagrać film, żeby właśnie sama czy samotna, czy to się łączy, czy nie, a może tak, więc czekajcie na ten filmik, może będzie w przyszłym tygodniu. Więc wiecie, i jakby ja byłam zadowoloną z życia singielką, której było naprawdę dobrze, która się rozwijała, która miała przyjaciół, ale jednocześnie nie tkwiła właśnie w takim chorym związku, który nie jest związkiem. Więc wiecie, zanim poznałam Rafała, to naprawdę minęły 2 lata spokojnie, gdzie ja po prostu, i wiecie, i ja miałam też przyjaciela, który był dla mnie naprawdę przyjacielem, ale ja już się nauczyłam, jak zdrowo gdzieś tam te takie sytuacje, wiecie, odgraniczać, że my się tylko przyjaźnimy i nie ma nic więcej, pewnych rzeczy z tobą nie zrobię, możemy się spotykać, oczywiście, że tak, możemy dużo ze sobą rozmawiać, możemy być dla siebie wsparciem, ale ja jednocześnie
ja jednocześnie jestem taką osobą, która gdzieś tam, wiecie, właśnie musi pilnować swojej głowy bardzo mocno. Teraz już trochę mniej, bo mam ich to pilnować, ale wiecie, ja musiałam tego się nauczyć, więc wiecie, jest takie coś. I ja da się z tego, bez tego żyć i da być się singielką i jednocześnie nie tkwić w takim związku, więc po prostu to jest dużo dyscypliny i gdzieś tam niepozwolenia sobie na takie funkcjonowanie, bo to jest błędne koło i co później, jak ten chłopak sobie znajdzie dziewczynę, albo ta dziewczyna znajdzie sobie chłopaka. Wtedy nagle ty masz złamane serce. Ja po tych rozstaniach, że tak powiem, właśnie to jest, ja nie wiem jak inaczej to nazwać, nie? Ale po zerwaniach, jakby po zawieszeniu tej jednej i drugiej właśnie znajomości, ja musiałam się leczyć jak za złamanego serca, naprawdę, bo inaczej się nie dało. Ja po prostu miałam złamane serce, jakby ktoś mnie rzucił, bo po prostu w ten sposób się czułam i jakby rozstawałam się z nimi i czułam się tak, jakbym z kimś zrywała, bo miałam złamane serce, bo tak mi zależało i to nie było zdrowe. Ja wiem, że dla mnie to nie było zdrowe. I wiecie, ja nie chcę wam mówić, jak macie żyć. Ja po prostu chcę wam pewne rzeczy trochę uświadamiać, może zachęcić was do pomyślenia, rozumiecie, do przetworzenia tego, co masz w głowie, jakich ludzi masz wokół i po prostu do świadomego życia bardziej w tych uczuciowych, w naszych takich mentalnych rzeczach. Więc daj znać, czy podobał ci się ten filmik. Jeżeli tak, to zostaw łapki w górę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco. To kliknijcie sobie w przycisk subskrybuj. No i oczywiście dzwoneczek, wtedy będziecie mieć powiadomienia o każdym nowym filmie. I oczywiście mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmiku. Pa!